Michał Nowak, witam w kolejnym odcinku siatkarskiego programu Tiebreak. Wracamy po niemal miesięcznej przerwie. Dziś moim gościem będzie Oliwia Bałuk, przyjmująca Leclerc Radomki Radom. Przerwa w rozgrywkach ligowych była spowodowana turniejami kwalifikacyjnymi do Igrzysk Olimpijskich, w których brali udział przedstawiciele radomskich zespołów. Jak sobie poradzili? Dobiega końca przerwa w rozgrywkach Plus Ligi i Ligi Siatkówki Kobiet spowodowana turniejami kwalifikacyjnymi do Igrzysk Olimpijskich. Wzięli w nich udział przedstawiciele radomskich klubów. Najwięcej powodów do radości ma argentyńska środkowa Julieta Lascano, zawodniczka Leclerc Radomki. W turnieju kwalifikacyjnym rozgrywanym w Bogocie wzięło udział 4 zespoły. Argentynki odniosły komplet zwycięstw. Najpierw pokonały Peru 3-0, potem również bez straty seta Wenezuelę, a w ostatnim spotkaniu gospodynie, czyli reprezentację Kolumbii 3-1. Lascano, która jest też kapitanem reprezentacji Argentyny, wystąpiła w każdym z 3 spotkań. W Tokio nie zagra natomiast reprezentacja Polski. Turniej kwalifikacyjny, który odbył się w holenderskim Apeldoorn, biało-czerwone zakończyły na półfinale. W naszej kadrze w tych zmaganiach wystąpiła radomianka Zuzanna Górecka. W tym samym turnieju grała reprezentacja Azerbejdżanu z Marharytą Azizową w składzie. Azerki jednak nie wygrały żadnego meczu i zakończyły zmagania na fazie grupowej. Powodów do radości nie mieli także słoweńscy zawodnicy Ceradu Enei Czarnych Radom, a więc Dejan Vincic oraz Alen Pajenk, którzy o przepustkę walczyli w Berlinie. Ostatecznie Słoweńcom ta sztuka się nie udała i odpadli w półfinale turnieju. W trakcie wspomnianej przerwy w rozgrywkach Ligi Siatkówki Kobiet Leclerc Radomka rozegrała 2 mecze sparingowe. Siatkarki Leclerc Radomki Radom miesięczną przerwę w rozgrywkach Ligi Siatkówki Kobiet wykorzystały na ciężką pracę, ale też na rozegranie 2 meczów kontrolnych. W miniony piątek podopieczne trenera Adama Grabowskiego mierzyły się w Łodzi z ŁKS-em Komerskonem. Mistrzynie Polski okazały się lepsze, wygrywając 4-0. Radomianki zagrały w niepełnym składzie. Zabrakło bowiem 2 zawodniczek, które uczestniczyły w tym czasie w turniejach kwalifikacyjnych do Igrzysk Olimpijskich, a więc środkowej Julietty Lascano i atakującej Marharyty Azizowej. W drugim sparingu Leclerc Radomka mierzyła się w Radomiu we wtorek z 4 obecnie w tabeli DPD Legionowią Legionowo. W tym spotkaniu radomianki również musiały uznać wyższość rywalek i podobnie jak w piątek, nie wygrały nawet seta, a rywalki na swoje konto zapisały 4 zwycięskie partie. W ekipie z Radomia w tym meczu wystąpiły już wspomniane Lascano oraz Azizowa. Obie siatkarki rozpoczęły sparing z Legionowią w wyjściowym składzie. W 3 pierwszych odsłonach przyjezdne wygrywały kolejno do 19, 21 i 16. 4. set był najbardziej wyrównany i Legionowia wygrała dopiero na przewagi do 24. Trener Adam Grabowski w tym spotkaniu dał szansę gry wszystkim swoim zawodniczkom. Siatkarki wracają na parkiety Ligi Siatkówki Kobiet po ponad miesiącu przerwy. Zawodniczki Leclerc Radomki Radom w ramach 14. kolejki zagrają we własnej hali z Energą MKS-em Kalisz. Początek tego pojedynku w poniedziałek 20 stycznia o godzinie 17.30 w hali Mosir w Radomiu. A to pozostałe mecze 14. kolejki. Parowali także siatkarze Ceradu Enei Czarnych Radom, którzy w towarzyskim pojedynku zmierzyli się z obecnym liderem rozgrywek Plus Ligi. Siatkarze Ceradu Enei Czarnych Radom, wykorzystując przerwę w rozgrywkach Plus Ligi, rozegrali mecz kontrolny w Warszawie. Radomianie w arenie Ursynów po 5-setowym spotkaniu pokonali obecnego lidera rozgrywek, wicemistrza Polski Werwa Warszawa Orlen Paliwa. Trener Robert Prygiel nie mógł skorzystać w tym pojedynku z 3 zawodników. Do stolicy nie pojechali bowiem Słoweńcy Dejan Vincic oraz Alen Pajenk, którzy w minionym tygodniu rywalizowali w Berlinie o awans na Igrzyska Olimpijskie ze swoją reprezentacją. Zabrakło także Michała Ostrowskiego, który narzekał na drobny uraz. Spotkanie lepiej rozpoczęło się dla gospodarzy, którzy w partii otwarcia wygrali do 15. W tym samym stosunku drugą odsłonę wygrali natomiast radomianie, którzy zapisali też na swoje konto 3. partię, wygrywając do 23. W 4. secie po zwycięstwie do 20 Werwa doprowadziła do wyrównania. Tiebreak po walce na przewagi wygrali radomianie. Najlepiej punktującym zawodnikiem wojskowych był przyjmujący Brendan Sander, zdobywca 16 punktów. Był to jedyny mecz kontrolny, jaki rozegrali siatkarze Ceradu Enei Czarnych Radom w tym okresie. Rozgrywki Plus Ligi wracają po niemal miesięcznej przerwie. Siatkarze Ceradu Enei Czarnych Radom w ramach 15. kolejki zagrają u siebie z Treflem Gdańsk. Mecz ten rozpocznie się w niedzielę 19 stycznia o godzinie 14.45 w hali przy Narutowicza 9 w Radomiu. A to pozostałe mecze 15. serii gier.
Moim Państwa gościem w programie Tajurek jest dziś Oliwia Bałuk, przyjmująca Eleklerk Radomki Radom. Witaj, Oliwia. Witam. Ta końcówka zeszłego roku była dla Ciebie bardzo udana, można powiedzieć, bo pojechałaś na zgrupowanie kadry. Powiedz, jak tam się trenowało? No, na pewno jest to kompletnie inna gra, inny poziom i dziewczyny, które tam są, wszystkie walczymy o jeden cel i wszystkie jakby chcemy ze sobą rywalizować, więc ten poziom gry, treningów jest zdecydowanie wyższy. I przez to, że mogłam konkurować z innymi dziewczynami, wydaje mi się, że nauczyłam się bardzo dużo. Żałujesz troszeczkę, że się nie udało pojechać do Apeldoorn, czy po prostu to traktujesz to zgrupowanie jeszcze jako naukę, bo jesteś młodą zawodniczką, prawda? Dopiero skończyłaś wiek juniora. Tak, przede wszystkim traktuję to zgrupowanie jako naukę, no ale jednak pozostał taki niedosyt, bo walczyłam o tą czternastkę i nie udało się, ale no nie zwieszam broni i jadę dalej. Mhm. A właśnie, bo na koncie masz już medal brązowy Mistrzostwa Europy juniorek, prawda? Także teraz już coraz chyba śmielej pukasz do drzwi tej seniorskiej kadry. I to jest jakby ten pierwszy, to zgrupowanie, to jest ten pierwszy krok? To znaczy, no nie, bo jak dziewczyny, kadra seniorek trenowała w Szczyrku i kadra nasza juniorek też trenowała w Szczyrku, to my wielokrotnie razem trenowałyśmy, miałyśmy łączone grupy, więc ja przychodząc teraz w grudniu na to zgrupowanie, znałam się już z dziewczynami, więc to nie było dla mnie żadna nowość. To kiedy debiut w kadrze seniorskiej? No mam nadzieję, że no jak dostanę powołanie następnym razem, to już się uda. Mhm. Tym razem dziewczynom nie udało się awansować na Igrzyska Olimpijskie. Zapewne śledziłaś poczynania, oglądałaś ten turniej kwalifikacyjny. No zabrakło bardzo niewiele. No tak, oczywiście oglądałam, śledziłam każdy mecz, rozmawiałam też z dziewczynami. No z tego co wiem, no to niedosyt został i wcale się nie dziwię, bo było to no, bardzo blisko Tokio, ale wydaje mi się, że gdyby dziewczyny wygrały z Turcją, to mecz finałowy z Niemkami też by już wygrały. A to młoda kadra, także cały czas się rozwija, prawda? Więc można śmiało mieć chyba nadzieję, że za 4 lata się już uda na te igrzyska awansować, prawda? Miejmy taką nadzieję i żeby w składzie... Ten obecny sezon jest Twoim pierwszym seniorskim sezonem w siatkówce. Powiedz, jest duża różnica między juniorską siatkówką a seniorską? Znaczy, no powiem tak. Na pewno, jeżeli chodzi o kluby juniorskie, a kluby seniorskie, to jest przepaść ogromna. No ale, że grałam właśnie w tej reprezentacji juniorek, to pomiędzy naszą reprezentacją a ligą siatkówki kobiet, teraz z seniorkami, Nie jest duża różnica. Mhm. Ten sezon obecny w wykonaniu Eleklerk Radomki nie zaczął się dobrze, te 9 porażek z rzędu na samym początku, no ale już ten przełom listopada i grudnia był dla Was, można powiedzieć, zdecydowanie bardziej udany, te 3 zwycięstwa. Okej, zakończyłyście rok porażką w Rzeszowie, no ale wiadomo, że to jest faworyt, jeden z faworytów do medalu, ale tak patrząc na właśnie na przełom listopada i grudnia, można chyba z optymizmem podchodzić do tych kolejnych spotkań. Tak, doszedł do nas nowy trener i wydaje mi się, że to jest taki powiew nowości, i który nam bardzo służy. No i jesteśmy teraz po 2 sparingach, które nam niestety nie wyszły, ale mamy dużo materiału do poprawki i w poniedziałkowy mecz z Kaliszem myślę, że do tego meczu bardzo dobrze się przygotujemy. Mhm. Ten mecz odbędzie się tak naprawdę po ponad miesięcznej przerwie, to bardzo dużo, ale to był też czas na spokojny trening, którego tam w międzyczasie, w trakcie tej pierwszej rundy chyba troszeczkę brakowało, bo te spotkania często były rozgrywane systemem środa-weekend, prawda? Więc ten czas na spokojny trening chyba też zaprocentuje teraz. Tak. Ten czas poświęciłyśmy przede wszystkim na wzmocnienie fizyczne. Dużo interwałów, pracy tlenowej. Teraz już skupiamy się na szóstkach i przygotowujemy powoli taktykę. To w jakich nastrojach podchodzicie właśnie do tego poniedziałkowego? Na pewno bardzo zmotywowane i no to wszystkie. Mhm, cel? Cel, no zdobyć 3 punkty. A właśnie, stawiacie sobie jakieś cele na te pozostałe spotkania, czy po prostu każde kolejne spotkanie i każdy punkt, każdy ugrany set, każdy zwycięski mecz? Jakby skupiamy się bardziej na tym, że mamy przed sobą mecz z Kaliszem i skupiamy się tylko i wyłącznie na nim, żeby zdobyć jak największą ilość punktów. No przede wszystkim walczymy o wygraną, no ale no, jeżeli się nie uda, no to walczymy o każdy set. Czyli metoda małych kroczków. Tak.
Bardzo dziękuję. Dzisiaj moim i Państwa gościem w programie Tiebreak była Oliwia Bałuk, przyjmująca Leclerc Radomki Radom. Dziękuję serdecznie za rozmowę. To wszystko w dzisiejszym programie. Do zobaczenia za tydzień.